Dzień dobry. Istnieje grupa przedmiotów, która właściwie od głębokiego PRL-u w ogóle się nie zmieniła i produkowana jest jak lata temu. Co ciekawe, wielu z nas używa tych przedmiotów na co dzień, lecz nieszczególnie zwraca na nie jakąkolwiek uwagę. Zapraszam na spotkanie z zapalarkami do gazu. Z pozoru zupełnie nie ma o czym mówić. Urządzenie do trzymania w ręce robi iskry i zapala gaz. Już na początku rzecz ciekawa. Rzeczone iskry mogą powstawać na wiele różnych sposobów, zupełnie do siebie niepodobnych. Niektóre z nich można ujarzmić i otrzymać źródło, nazwijmy na razie, ciekawych doświadczeń. Z wielu możliwości, także skomercjalizowanych do postaci praktycznych zapalarek, przedstawię tutaj trzy. Pierwszym bohaterem wytwarzającym iskry, dla nas najmniej interesującym, będzie zapalarka wykorzystująca zjawisko piroforyczności, czyli samozapłonu substancji o dużym rozdrobnieniu. Do wymienionego celu używa się stopu ceru z żelazem, który potarty rodzajem pilnika ze stali hartowanej jest wyrywany w postaci drobin i przy okazji podgrzewany do niespełna 200 stopni, dzięki czemu spala się dalej już samorzutnie w postaci efektownych iskier. Ten sposób na zapalanie gazu bywa najczęściej stosowany w zapalniczkach jednorazowych, w których należy zakręcić pilnikiem w kształcie walca oraz w zapalarkach do palników acetylenowych, mających charakterystyczny kształt, w praktyce niezmieniony od początków istnienia tej techniki spawania. Kamień, jak się zwykło nazywać stop piroforyczny, znajduje się na końcu rączki. Podczas jej zgniatania przesuwa się po hartowanej radełkowej powierzchni, opiłki są wyrywane i w tej miseczce spalają się w postaci błysków. Spawacz umieszcza tutaj palnik, otwiera przepływ acetylenu i po chwili cieszy się pochodnią, którą może już uregulować do swoich zadań. Taki sposób na rozpalanie ognisk tym razem upodobali sobie współcześni leśni ludzie. Rezygnując z zapałek, używają krzesiwa, bynajmniej nie już takiego z czasów historycznych, z nawęglonej stali niskiej jakości, i dmuchają w chłupkę. Do zapalania gazu w kuchenkach jednak ten typ zapalarek był stosowany najrzadziej, bo był niewygodny. Ze względu na częstość użycia kamienie dość szybko ścierały się i trzeba było je wymieniać. A jak wiadomo, w PRL-u kamienie do zapalniczek, jak wszystko, bywały czasami. Wspomniałem, że dla nas ten typ jest najmniej ciekawy, ponieważ nie generuje iskier elektrycznych, tylko efektywne spalanie. A ja chcę iskier, które można okiełznać i pokazać kilka doświadczeń. Zatem czas poznać kolejną rodzinę zapalarek. Oto chyba najbardziej znane urządzenie do zapalania gazu w czasach PRL-u. Dziś także bywa używane, ale rzadziej, ponieważ jednak wzornictwo przemysłowe wygląda cokolwiek lepiej. Kuchenki są już wyposażone w zapalniki, a poza tym wielu wybiera kuchnie elektryczne. Urządzenie działa jak wygląda. Siermiężnie i budzi obawy swoimi odgłosami, ale jest skuteczny. Zobaczmy, jak to wygląda w środku. Jeden z biegunów sieciowych podłączony jest do cewki elektromagnesu. Drugie wyprowadzenie cewki łączy się z tym metalowym elementem, o który, dzięki sprężynie, opiera się metalowy rdzeń, umieszczony częściowo wewnątrz cewki. Przez sprężynę rdzeń połączony jest z tuleją, która łączy się z wyłącznikiem i drugim biegunem sieciowym. Jeśli teraz zewrzemy wyłącznik, popłynie prąd, który wytworzy pole magnetyczne, wciągając rdzeń do tulei. Ale z chwilą, gdy rdzeń zostanie wciągnięty, obwód w tym miejscu przerwie się. Siła wciągająca zniknie i sprężyna z powrotem dosunie rdzeń, zamykając obwód ponownie i zjawisko się powtórzy. Ponieważ wszystko ma swoją wagę, bezwładność sprawi, że układ będzie pracował z pewną skończoną prędkością, do tego jeszcze modulowaną częstotliwością sieci. Stąd takie charakterystyczne odgłosy. Najważniejsze w tym jest zjawisko wzrostu napięcia przy zmianach przepływu prądu przez cewkę.
Podczas rozłączania obwodu może ono przekroczyć znacznie chwilowy poziom maksymalny dostępny w sieci, czyli nieco ponad 300 V. W praktyce sięga 1000 V, co wystarcza do generowania iskry. Ale jakby tego było mało, iskra ta jest rozciągana oddalającym się rdzeniem. A ponieważ iskra to przepływ prądu w zjonizowanym gazie, czyli tutaj w powietrzu, po wstępnym zjonizowaniu, gdy odległość wynosi dopiero ułamek milimetra, iskra może osiągnąć długość centymetra, zanim przepływ się zerwie. Zresztą zrywa się także dlatego, że ładunek zgromadzony w rdzeniu elektromagnesu po chwili zanika. Całe to złożone zjawisko daje równie złożone efekty wizualne. O ile takie po prostu patrzenie okiem nieuzbrojonym, tak na marginesie niezbyt zdrowe, daje charakterystyczne doznania, już sfotografowanie może ukazać bardzo różne obrazy w wielu barwach i kształtach. Bierze się to także z tego, iż przy każdym rozłączaniu się obwodu porywane są także cząstki metalu ze styków, które efektownie świecą. Zresztą to sprawia, że z czasem miejsca styku wypalają się. Dlatego ten element wykonuje się ze stopów szczególnie wytrzymałych, zawierających najczęściej wolfram. Wymieniona niestabilność, powodowana także zasilaniem napięciem przemiennym, również sprawia, że kolejne wyładowania mogą różnić się od siebie diametralnie. Na potrzeby filmu zdjąłem ochronny kapturek, jednak stanowczo odradzam takie zabawy, gdyż te elementy znajdują się pod napięciem sieciowym. Do badań amatorskich polecam zapalarki z trzeciej grupy, która tak naprawdę umożliwi dużo ciekawszą zabawę od samego oglądania iskier. Istotą trzeciej, najciekawszej dla nas grupy urządzeń generującej iskry są piezoelektryki. Kryształy wykazujące cechy pojawiania się ładunków elektrycznych pod wpływem naprężeń mechanicznych, czyli ściskania i rozciągania. Efekt ten zresztą działa w dwie strony. Po doprowadzeniu napięcia kryształy takie zaczynają się odkształcać. I tak powstały buzery, czyli płytki generujące muzyczki w zegarkach, pozytywkach i różnego rodzaju urządzeniach pikających. Robi się z tego także tanie głośniki wysokotonowe o marnych parametrach i w ogóle zastosowań jest ogrom. Ale ja tu nie o tym, zostańmy przy generowaniu napięć. Okazuje się, że niektóre z kryształów, w tym kwarc, może generować napięcia sięgające nawet kilkudziesięciu tysięcy voltów. Bądźmy jednak spokojni. Napięcie to jest wysokie, ale wydajność takiego źródła marna. To jak ze swetrami zimą w suchych pomieszczeniach. Kopią, bo generują się tam napięcia podobnych rzędów, lecz poza niemiłymi doznaniami nic złego zrobić nam nie mogą. Zresztą za chwilę zobaczymy, że energia jest naprawdę mała. A oto już teoria w praktyce. Po otwarciu zapalarki ukazuje się nam dość prosta konstrukcja. Najważniejszy jest ten tutaj zgniatacz kryształu. Konkretnie walca z substancji wykazującej cechy piezoelektryka, generującego wysokie napięcia. Niestety nie dotarłem do składu tego konkretnego rozwiązania. Jest to prawdopodobnie spiek dość oryginalnych soli zawierających tytan, cyrkon i bardziej przyziemnych pierwiastków, ołowiu i baru. Walec umieszczony jest w ten sposób, by dźwignia jednostronna z dużym przełożeniem zgniatała go ze sporą siłą, dzięki czemu na jego wyprowadzeniach pojawia się napięcie dochodzące do kilkunastu tysięcy voltów. Jedno z wyprowadzeń zostało połączone z tym przewodem, drugie jest zwarte z obudową. Ta tym drutem łączy się z metalową nakładką, wewnątrz której znajduje się mosiężne ostrze połączone ze wspomnianym przewodem. Z niego wyskakuje iskra w kierunku ostrza uformowanego z blachy obudowy. Obwód się zamyka i urządzenie działa. Śruba, która znajduje się tutaj, służy do wstępnego ściśnięcia walca i w razie potrzeby można ją regulować tak, by uzyskać iskrzenie w pełnym zakresie jego ściskania. Cóż, wiemy już jak działa taka zapalarka, ale zabawa dopiero się zaczyna. Na własne potrzeby przerobiłem ją, wyprowadzając oba bieguny na zewnątrz. I tu ważna uwaga. Dopóki urządzenie pracuje w ukryciu, czyli iskra pojawia się wewnątrz obudowy,
jest bezpiecznie. Po przeróbce taka zapalarka nie zrobi niczego człowiekowi, ale stanowi śmiertelne niebezpieczeństwo dla urządzeń elektronicznych, które z napięciami takich rzędów nie mają szans. Zresztą zróbmy doświadczenie. Ofiarą będzie jeden z tych zegarków reklamówek, przyspieszający 10 minut na dobę, na którym zresztą nic prawie nie widać. Włączyłem sekundnik i położyłem go na folii aluminiowej podłączonej do jednego z biegunów zapalarki. Drugi biegun zbliżyłem do ekranu i wyemitowałem szereg niewidocznych właściwie w warunkach dziennego światła iskier. Najpierw zegar się zresetował, ale zaraz potem cyferki zniknęły, ukazując wcześniej całą strukturę wyświetlacza. Uszkodzenie jest nieodwracalne, dlatego przy zabawach zalecam daleko posuniętą ostrożność i odłożenie na bezpieczną odległość wszelkich smartfonów i zegarków. Na początek zaimprowizujemy sobie coś takiego. Oba druty skierowane ku sobie można dowolnie oddalać i zbliżać. Jeśli teraz podłączymy naszą przerobioną zapalarkę, możemy wybierać dużo małych iskier, jeśli wyprowadzenia będą zbliżone do siebie, albo mało dużych, jeśli oddalone. Jeżeli przesadzimy, nie uzyskamy wyładowań, ponieważ odległość będzie zbyt duża jak na możliwości napięciowe urządzenia. Największe iskry osiągną tutaj 5 mm. Znaczy to, iż napięcie oscyluje wokół 15 tysięcy voltów. Jest ono zależne także od kształtu samych elektrod. Im będą bardziej zaostrzone, tym chętniej iskry będą przeskakiwać, ale dla nas tutaj nie ma to znaczenia. Jeśli odległości będą małe, podczas ściskania piezoelektryka wystąpi dużo wyładowań o niższym napięciu. Za każdym razem potencjał zostanie wyrównany i zacznie rosnąć od początku. Jeśli iskry będą długie, na każdą może się złożyć pełen zakres ściskania, jakby sumując proporcjonalnie zakresy przy iskrach małych. Dzięki temu możemy zmieniać napięcie i związane z tym ładunki energii. Iskry tu widoczne w porównaniu z łukiem elektrycznym z poprzednich doświadczeń nie są tak efektowne, a właściwie są marniutkie. Dla nas jednak interesujące są napięcia. Na początek podłączmy taką neonówkę, którą możemy znaleźć w tzw. próbniku sieciowym. Wewnątrz rurki wypełnionej neonem pod niskim ciśnieniem znajdują się dwie elektrody, widoczne tu druciki. Jeśli napięcie przekroczy mniej więcej 100 V, swobodne jony, biorące się choćby ze wszechobecnego promieniowania kosmicznego, nabiorą szybkości, wybijając jony kolejne, które przepływając lawinowo dadzą błysk w kolorze pomarańczowym. Zapewne wielu, mając taką neonówkę, podłączało ją do baterii, nie otrzymując żadnych efektów. Problem był właśnie w napięciu. Neonówki, zależnie od konstrukcji, potrzebują od kilkudziesięciu do kilkuset voltów, by świecić. I teraz, jeśli ustawimy małą odległość elektrod w naszym urządzeniu do tworzenia iskier, dostaniemy świecenie sprawiające wrażenie ciągłego, ale mało efektowne. Przy iskrach długich otrzymamy silne, pojedyncze błyski. Zwróćmy uwagę, że miejsce wyładowań zmienia się w zależności od tego, czy zgniatamy kryształ, czy luzujemy zgniatanie. Związane jest to z kierunkiem przepływu elektronów. Zatem zapalarka generuje prądy, których kierunek zależy od tego, czy jest ściskana, czy luzowana. A to już inna neonówka, tak zwany wskaźnik neonowy, z czasów, gdy jeszcze diody LED były nieznane. Zasada pracy jest dokładnie taka sama, tylko kształt jest inny. Z frontu widać charakterystyczne pomarańczowe oczko, które wypełniały lata temu tablice rozdzielcze urządzeń elektrycznych. I podobnie, niższe napięcia dają serię małych błysków, wyższe, rzadsze, ale obejmujące już całą szklaną bańkę. Urządzenie podobne z budowy, lecz służące innym celom. Oto odgromnik gazowy, czyli jak neonówka, także szklana bańka z dwoma elektrodami, wypełniona gazem szlachetnym pod niskim ciśnieniem. Tym razem jest to najprawdopodobniej argon, więc kolor wyładowań będzie inny. Odgromniki zwierają wysokie napięcia indukowane podczas burz, więc pracują przy dużych prądach, które z czasem mogą je zniszczyć, w zamian za ocalenie obwodów zabezpieczanych.
W naszych warunkach nic takiego się nie stanie. Światło jest zbyt słabe, by dało się zarejestrować kamerą, ale dłuższa ekspozycja fotograficzna daje radę i widok jest dość hipnotyzujący. Teraz coś zupełnie innego. Urządzenia, których zadaniem naczelnym jest świecić jasno. Na początku tak zwana zimna katoda, czyli próżniowa rurka, w której następują wyładowania w parach rtęci. Lampy fluorescencyjne używane były do niedawna jako źródło światła w monitorach, skanerach, a także w reklamie. Obecnie zastąpiły je LEDy. Właściwie nie ma tu nic szczególnego. Lampa, a dokładniej luminofor pobudzany promieniowaniem ultrafioletowym, błyska w takt wyładowań. Każdy świetlówkę zna i widział ją wielokrotnie. O wiele ciekawiej będą wyglądać lampy z pozoru takie same, ale wypełnione ksenonem. Oto lampa wyładowcza, będąca sercem fotograficznej lampy błyskowej. Oprócz składu różni się sposobem pracy. Świetlówki mają świecić przez czas nieograniczony. Lampy błyskowe, jak sama nazwa wskazuje, mają błyskać pojedynczo, ale olbrzymią ilością energii, rzędu kilkudziesięciu dżuli w czasie tysięcznej części sekundy. Lecz gdy podłączymy taki palnik do naszej zapalarki, błyski będą słabiutkie, za to ciekawych kształtów. I tutaj podobnie, albo mamy dużo słabych błysków, albo pojedyncze, silne. Spójrzmy jeszcze na palnik błyskowej lampy studyjnej o mocy dziesiątki razy większej od poprzedniego, użytego w jakimś małym aparacie kompaktowym. Droga wyładowań jest tutaj znacznie dłuższa, więc światło rejestrowane przez kamerę słabsze. Za to dłuższa ekspozycja fotograficzna potrafi wyczarować interesujące wzory o charakterystycznej barwie wpadającej w lekki fiolet. Zapraszam na krótką kompilację obrazów złożonych ze sprytnie sfotografowanych zdjęć wyładowań łukowych pochodzących z tej zapalarki, okraszonych własnym motywem muzycznym. Wymienione pod filmem osoby proszą o kontakt w celu odbioru zaproszeń do Muzeum Elektroniki. W następnym odcinku znów wrócimy do komputerów, ale trochę nietypowo. Ciekawe, czy ktoś zgadnie, co się tutaj schowało. Zapraszam jak zwykle do subskrybowania i odwiedzenia mojego konta Patronite. Do widzenia.